mam bardzo fajną propozycję makijażu, taką, którą każdy z Was może wykonać samodzielnie w domu. Wiadomo, że w internecie, na Instagramie czy YouTube mamy różnego rodzaju propozycje takie charakteryzatorskie, natomiast ja dzisiaj wykonam dla Was coś przystępnego i coś, co będzie wyglądało też ładnie, będzie podkreślało naszą urodę. Pierwsza rzecz, jaką aplikuję na buzię, oczywiście po pielęgnacji, to baza. Baza, która będzie przedłużała nam trwałość makijażu. Aplikuję ją od centrum twarzy po zewnętrzne partie. Kolejną rzeczą, którą zaaplikuję już od razu, to będzie primer, baza, którą można wykorzystać zarówno na ruchomą powiekę, jak też i pod makijaż ust. I niewielką ilość zaaplikujemy sobie, dosłownie naprawdę niewielką ilość, bo to jest mniej niż ziarnko grochu. Aplikujemy aż pod sam łuk brwiowy, z tego względu, że jeżeli będziemy później aplikować cienie, to nie chcemy, żeby powstały nam plamy. Przejdźmy sobie do ujednolicenia cery. Użyję w tym celu ich podstawowego podkładu Ultra HD. I weźmy sobie taki pędzelek zbity. To sprawi, że ten podkład też będzie się długo trzymał. Ja na przykład lubię tą aplikację z tego względu, że jeżeli właśnie aplikujemy podkład tym pędzlem, to tak naprawdę wtłaczamy go w skórę, dzięki czemu on po prostu dłużej się utrzymuje na tej skórze. Przy nieco bardziej artystycznych makijażach bardzo ważne jest to, żeby ta okolica oka była super ujednolicona, żeby też to już była takie pierwsze kroki do tego, żeby wykonturować sobie buzię, żeby ta centralna część twarzy była bardziej rozświetlona. Jeśli chodzi o korektor, to ja oprócz tego, że aplikuję go tutaj pod okiem w takim trójkącie do nosa, to jeszcze aplikuję go również na ruchomą powiekę z tego względu, że chcę, żeby jakby kolor powieki był idealnie ujednolicony. Czas na zafiksowanie naszego podkładu oraz korektora pudrem z Make Up For Ever. Słuchajcie, póki nam się jeszcze nie zebrał korektor w załamaniach na ruchomej powiece, użyjemy sobie takiego satynowego cienia w odcieniu dosyć, no, takim jasnym, waniliowym, żeby zafiksować sobie powiekę. Tak jak mówiłam, pamiętajcie o tym, że taki właśnie cień warto jest sobie aplikować naprawdę aż po sam łuk brwiowy, dlatego że później będziemy nakładać inne, bardziej kolorowe odcienie. Nie chcemy, żeby porobiły nam się plamy. Mamy już wszystko przygotowane. Zaczniemy sobie teraz konturować buzię, konturować oko i przejdziemy sobie do sedna sprawy, czyli aplikacji linerów, ale w nieco niekonwencjonalny sposób. Użyjemy sobie takiego duo, tak naprawdę Make Up For Ever stworzył bardzo fajne kasetki, które można samodzielnie komponować. I tutaj na przykład ja skomponowałam sobie bronzer z różem w takich bardzo uniwersalnych odcieniach, tak bym powiedziała. Tutaj naprawdę można sobie coś fajnego wybrać idealnie pod siebie. Pamiętajcie, żeby bronzera nie kłaść tylko pod kości policzkowe. Warto jest go sobie rozetrzeć w zewnętrznej części twarzy. Przejdźmy sobie do aplikacji różu, ale to dosłownie niewielką ilość w centralnej części policzków.
róż posiada w sobie delikatne drobinki, więc nie będę aplikować rozświetlacza. On po prostu da nam taki promienny efekt skóry już sam w sobie. Jeśli chodzi o cienie, to też trochę niekonwencjonalnie użyjemy sobie tego pomarańczowego odcienia Kilowatt Foil Fenty Beauty. A niech mi ktoś skomentuje, że wyglądam jak dynia. Jeżeli chodzi o aplikację cienia, nakładam go w wewnętrznym kąciku i w zewnętrznym. Delikatnie przeciągam po załamaniu powieki i wyciągam w zewnętrznym kierunku, tak żeby później to było takim tłem do naszej kreski. Szybka i łatwa aplikacja. Ja myślę, że jeszcze ten efekt cieniowania będziemy mogli sobie troszeczkę rozblendować tym świetlistym cieniem z palety od Anastasii. Moi drodzy, przejdźmy do kolorowych linerów. Jeżeli chodzi o linery, to tutaj nie będziemy aplikować ich klasycznie. Wszyscy ci, którzy boją się idealnie wyrysowanych kresek, od dzisiaj nie muszą robić tego w taki sposób. Pokażę wam inną metodę. W sumie troszeczkę zainspirowałam się jednym z makijaży z Instagrama od Kat Von D. Aplikujemy sobie ten liner kropkowo. I aplikujemy go sobie w tym miejscu, gdzie chcemy, żeby mniej więcej ta kreska przebiegała, plus jeszcze tutaj na górnej części powieki, nad załamaniem. Trochę w załamaniu i nad załamaniem. Zaraz wam wszystko pokażę. Kolorowy liner już za nami. Teraz użyjemy sobie czarnego, żeby pogłębić efekt kropek. I też pamiętajcie o tym, że to nie musi być super idealnie. Po prostu robimy kropki na powiece. Wzdłuż linii rzęs, a później delikatnie przechodząc w linię załamania. Ale nie już tak do końca, tak jak w przypadku kolorowego linera. To, co możemy jedynie zrobić i podciągnąć pod taką idealną linię, to tutaj dół tak naprawdę tej całej kreski. Wyciągamy ją całkiem sporo w zewnętrznym kierunku oka. I to samo robimy na drugiej powiece. Żeby dopełnić jeszcze ten makijaż, użyjemy sobie czarnej kredki w linii wodnej oka, ale tej górnej linii wodnej, tak żeby wtłoczyć ją między rzęsy. Ja to robię na zamkniętym oku. Wiem, że nie jest to dla was łatwa opcja, dlatego właśnie pokazuję coś, co nam ułatwi tą aplikację. Po prostu zamykamy sobie oko i poruszamy kredką ku górze. O. No i okej, mamy to, więc zostało nam jeszcze wytuszować rzęsy. Słuchaj.
Słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie moja propozycja, natomiast możecie do tego również dokleić sobie rzęsy, zaaplikować ten liner również na dolnej linii, pod dolną linią rzęs. Oczywiście pamiętajcie, żeby liner był wodoodporny. Przejdę sobie teraz do aplikacji pomady do brwi. Jest nią Aqua Brow od Make Up Forever. Zaaplikuję ją pędzelkiem od Anastazji, tym dwustronnym, ma numerek 12. Tak jak mówiłam, ta baza nadaje się również właśnie pod aplikację wszelkiego rodzaju pomadek. Więc teraz zaaplikuję ją delikatnie opuszkiem palca na usta. Co jest fajne w tej bazie, że posiada w sobie nawilżające substancje, dzięki czemu nie przesuszy nam ten makijaż ust. I przejdźmy sobie do aplikacji naszej pomady do ust. Ona ma takie fajne winylowe wykończenie. Coś jak błyszczyk pomiędzy błyszczykiem a pomadką kremową. Słuchajcie, kto powiedział, że makijaż na Halloween musi być straszny? Ja jestem ciekawa, jakie makijaże zrobicie wy na Halloween. Także piszcie w komentarzach i do zobaczenia.